Polsce w ubiegłym roku, w 2016 roku, 70% farm wiatrowych wygenerowało straty. No, takie, które miały największe, sięgały prawie 200 milionów złotych. To przede wszystkim efekt spadających cen zielonych certyfikatów, czyli głównego systemu wsparcia energetyki odnawialnej. W podobnej sytuacji są także inne sektory, jak na przykład hydroelektrownie. One także w połowie wygenerowały straty. No i oczywiście to ma swoje konsekwencje, między innymi dla sektora bankowego, który pożyczał pieniądze na inwestycje w elektrownie wiatrowe, kilkadziesiąt miliardów złotych pożyczonych pieniędzy, i to już widać w wynikach banków. Bank Ochrony Środowiska zabezpieczył 100 milionów złotych na zobowiązania, które mogą być niespłacane. Alior Bank kolejnych kilkadziesiąt milionów złotych, także od niedawna Państwowy Bank, kolejny państwowy PKO BP. Tak więc można powiedzieć, że z jednej strony państwo wprowadziło takie rozwiązania, które tą branżę, no, przyciskają do ziemi, z drugiej strony to wpływa także na wyniki państwowych spółek energetycznych, z trzeciej strony znowu na państwowe banki. Więc mamy, no, sytuację, no, można powiedzieć, że trochę kuriozalną. A teoretycznie spadające ceny certyfikatów pozytywnie będą wpływać na ceny energii. Można już zaobserwować, że ceny energii elektrycznej spadają z tego względu. Na razie jeszcze część marży odkłada się u sprzedawców energii, ale pewnie będzie to już coraz mniejsza marża, więc to na pewno pod kątem na przykład przemysłu jest dobra informacja. No, gorzej, jeżeli chodzi o tych inwestorów i sektor bankowy. Łączna strata całego sektora wiatrowego w 2016 roku wyniosła 3 miliardy złotych. Części spółek może grozić bankructwo. Możliwa jest także restrukturyzacja zadłużenia. Te farmy wiatrowe, które były oddawane kilka lat temu, zdążyły się już przynajmniej w sporej części spłacić. I teraz te pozostałe raty można rozłożyć na dłuższy okres. Problem jest jednak taki, że spadająca wartość samych projektów w tych 3 miliardach złotych jest także część odpisów wartości tych projektów, sprawia, że, no, rozmywa się zabezpieczenie kredytów bankowych i banki będą chciały z pewnością kolejnych zabezpieczeń. Zapewne nie każdy inwestor będzie w stanie takie zabezpieczenia pokazać. W najgorszej sytuacji są najmniejsi inwestorzy, na przykład takie spółki osób indywidualnych, drobne firmy, spółki rolników, bo ich zabezpieczeniami nierzadko były po prostu ich domy, ich gospodarstwa rolne, i w takiej sytuacji, jeżeli nie będą już miały czego pokazać na zabezpieczenie, może się to skończyć po prostu windykacją ich majątku.